Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Konstelacje Gwiazd, ale pierwszym o Jolancie Pieńkowskiej na moim kanale. Jest to niesamowita dziennikarka, która przez wiele lat zaglądała do nas z ekranów telewizora prawie codziennie, prowadząc wiadomości, a od kilku lat związana jest z TVN-em, głównie z redakcją TVN24. Ale bywa tam od czasu do czasu, bo jej życie bardzo się zmieniło. Dziś nie będę Wam opowiadać o jej małżeństwie z milionerem, ale o pierwszym związku, o pierwszym małżeństwie, o którym sama pani Jola mówi, że lepiej gdyby się nie wydarzyło. Pani Jolanta zresztą jest osobą dość powściągliwą w mówieniu o swoim życiu prywatnym, więc te wypowiedzi, które dzisiaj Wam zacytuję, to prawdziwe, ekskluzywne treści, nie dla mojego kanału, ale w mediach się pojawiały jednak rzadko. Natomiast pani Jolanta się nieco otworzyła, więc dzisiaj wszystko Wam opowiem, jak to się stało, że wyszła za mężczyznę, za którego właściwie nie powinna wyjść, jaką rolę odegrali w tym jej rodzice i czemu powiedziała, że poczuła się nieco zmuszona. Dziś Wam zdradzę, więc jeżeli chcecie poznać tę historię i jesteście fanami pani Jolanty, to serdecznie Was zapraszam. Żeby opowiedzieć Wam dokładnie o tej relacji, należy się cofnąć do jej dzieciństwa, żeby zrozumieć później niektóre jej motywacje. Bo sama w jednym z wywiadów pozwoliła sobie wrócić do rodzinnego domu. Wskazywała wtedy, że pomiędzy wychowaniem jej a jej młodszego brata była znaczna różnica. Otóż od niej wymagano bardzo dużo i wychowywana była dość surowo, natomiast jej bratu wolno było znacznie więcej. Swoje wychowanie nazywała nawet zimnym chowem i mówiła, że wyciągnęła z tego wnioski na swoje rodzicielstwo i swojego syna wychowywała już zupełnie inaczej. Byłam bardzo posłusznym dzieckiem, któremu nigdy nie przyszło do głowy, żeby się buntować, choć odczuwałam niesprawiedliwe różnice. Natomiast o małżeństwie pani Jolanty 20 lat temu rozpisywały się wszystkie kolorowe magazyny, bo wtedy była już wielką gwiazdą, ale kiedy zdecydowała się na ten związek, była zaledwie 18-letnią dziewczyną, studentką u progu dorosłości, a związała się ze Sławomirem Matczakiem, dziennikarzem Panoramy. Poznała męża jako 18-letnia dziewczyna na pierwszym roku studiów w PWST. Na ostatnim zaszłam w ciążę. Chciałam mieć dziecko, ale już wtedy wiedziałam, że ojciec Mateusza nie jest chyba mężczyzną na całe życie. Był starszy o 3,5 roku i wpajał we mnie przekonanie, że nie dam sobie bez niego rady, tłumaczyła. I chociaż tak czuła, to jednak zdecydowała się na ślub. No bo dziecko w drodze, ale nie tylko dlatego. Myślę, że ślub, kiedy tego nie czujemy na 100%, to bardzo zła decyzja. Ale właśnie tym bardziej sama, przygotowując ten materiał, zastanawiałam się, co jeszcze panią Jolantę, która przecież sprawia wrażenie tak asertywnej, niezależnej kobiety, pchnęło do tej decyzji. Otóż właśnie rodzice i to, że nauczona była, żeby się nigdy nie buntować. Pani Jolanta dodawała, że rodzice naciskali, aby wyszła za ojca dziecka. Wychowywana w surowym domu, nie mogła liczyć na wyrozumiałość z ich strony, czytamy w jednym z artykułów. Uniknęłabym wielu trudnych chwil, gdybym słuchała własnej intuicji. Zresztą do tej pory mam o to lekką pretensję do rodziców, mówiła w Vivie. Trudno się dziwić, że się wtedy jednak nie zbuntowała. Po pierwsze, właśnie tak jak Wam powiedziałam, tego była nauczona. Po drugie, była dopiero studentką, nie miała pieniędzy, nie miała doświadczeń zawodowych, czegokolwiek, czego mogłaby się złapać w potwierdzeniu tej decyzji, że ślub nie jest dobrym pomysłem. Tym bardziej, że rodzice bardzo naciskali. Uważali, że skoro jest dziecko, to powinnam zalegalizować związek i przekonywali mnie, bym wzięła ślub. Dziś wiem, że nie powinno się robić w życiu niczego, tylko dlatego, że tak wypada. Dla ludzi i dla opinii publicznej, na siłę, bo nie żyjemy dla innych, tylko dla siebie, podsumowała pani Jolanta Pieńkowska, co ja również w życiu stosuję i moi drodzy, jeśli Wy robicie coś czasem wbrew sobie, dla kogoś, to zastanówcie się, czy naprawdę ta osoba jest tego warta. A jeśli robicie coś już dla ogółu, no to sorry. Wiecie, jak jest z ludźmi. Co byście nie zrobili, zawsze znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że można było lepiej, albo że w ogóle bez sensu, że nie tak, że to zła decyzja. A jeśli już w ogóle nie będzie innego wyjścia, to stwierdzi, że można było przecież lepiej, albo w ogóle bez sensu, że się tak starasz. Naprawdę. Więc myślmy o sobie i o tych, na których nam zależy oczywiście.
Ale wracając do tego związku, jak się pewnie domyślacie, taki młodzieńczy związek i od razu duże zobowiązania to wielka próba dla relacji. Wprost ze szkoły wkroczyli w dorosłe życie. Małżonek pani Jolanty, Sławomir, jako początkujący aktor nie zarabiał wiele. Z trudem utrzymywał całą trójkę. Gdy Mateusz skończył rok, jego mama zgłosiła się na kurs zorganizowany przez amerykańskie linie lotnicze i w ten sposób zrealizowała swoje drugie marzenie. Została stewardessą. Relacjonował w 1997 roku tygodnik Halo. Ale pani Jolanta dzięki swojej inteligencji, pracowitości później piastowała różne stanowiska, między innymi pracowała jako asystentka ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce do spraw protokołu, obejmowała stanowisko koordynatorki programu wsparcia dla polskich mediów niepublicznych, była redaktorem naczelnym pierwszego w Polsce miesięcznika dla młodych rodziców Mamo to ja, a także współwłaścicielką agencji reklamowej. A w jej życiu niedługo później pojawiła się także telewizja, która bardzo odmieniła to życie, bo sprawiła, że pani Jolanta gościła w naszych domach codziennie, stając się jedną z najbardziej popularnych polskich prezenterek. Ale jak do tej telewizji trafiła? Wygrała konkurs. Był to konkurs ogłoszony przez publicznego nadawcę i pani Jolanta w 1990 roku została w ten sposób dziennikarką TVP. Jak pamiętacie, była prezenterką głównego wydania wiadomości w Jedynce od 1990 do 2004 roku. Prowadziła także programy publicystyczne w Centrum Uwagi, Monitor Wiadomości. No i oczywiście bardzo ważne dla wszystkich Polaków Wieczory Wyborcze w latach 2002 do 2004. I wcześniej, chociaż pracowała bardzo dużo, poświęcała czasu domowi, dziecku. Prała, sprzątała, gotowała i pracowała. A tutaj nagle proporcje się odmieniły, bo stała się kimś niezwykle ważnym, rozpoznawalnym. I ta pewność siebie musiała w niej być, ale ta sytuacja pozwoliła na pewno jej wyzwolić swoje prawdziwe ja. Była pełną wiary w siebie kobietą. Jednak próbowała cały czas stworzyć udaną relację, udaną rodzinę, walczyła o nią. Jednak w pewnym momencie małżonkowie się rozstali. A ponieważ pani Jolanta była już wtedy bardzo znaną osobą, jak podkreślam któryś raz z kolei, to oczywiście takie znane osoby płacą dość dużą cenę za to, że generalnie ich uwielbiamy, że są na językach. No niestety u pani Jolanty było tak, że kiedy postanowiła rozstać się z mężem, od razu zaczęto się rozpisywać o powodach domniemanych. A kiedy one są domniemane, to wiecie, jak z tą prawdą bywa. Różnie. No i tutaj sugerowano pani Jolancie romans, no bo tak by było najłatwiej. Jest sukces, więc mąż stary w odstawkę, a tutaj nagle jakaś nowa relacja. Tabloidy rozpisywały się o romansach, pan Sławomir miał się czuć nie najlepiej u boku żony, która zarabiała dużo więcej od niego, a nawet w pewnym momencie zaczęto pisać, z kim ten romans miał być. Redakcja Halo pisała. Znany senator i biznesmen, przystojny, z wysoką pozycją, zafascynował prezenterkę tak bardzo, że już nie myślała o ratowaniu małżeństwa. Utrzymują swój związek w ścisłej tajemnicy, choć ona nie byłaby stuprocentową kobietą, gdyby nie chciała mieć swojego mężczyzny na co dzień. Być może czeka, aż ureguluje swoje rodzinne sprawy. I w gazecie czytamy, że sama prezenterka twierdziła, że jest to jej bliski przyjaciel, a uczucia są platoniczne. I oczywiście nic z tego nie było prawdą, a pani Jolanta sama skomentowała te doniesienia na łamach Widy, informując, że sprawa nie znalazła swojego zakończenia w sądzie tylko dlatego, że adwokat wymógł na redakcji, by usunięto wiele artykułów oraz nieprawdziwych twierdzeń. I dopiero jakiś czas później pani Jolanta sama przyznała, co faktycznie było powodem rozstania. Prawda jest taka, że rozstałam się z mężem, gdy doszłam do wniosku, że nie ma sensu w nieskończoność ratować związku, któremu już raz dało się szanse i niestety nic z tego nie wyszło, podkreśliła na łamach Wiwy. W życiu często bywa tak, że pewne związki powinny się rozpaść znacznie wcześniej, ale zmęczeni ludzie tkwią w nich, pełni lęków, obaw i niewiary we własne siły, dodawała. Zaprzeczając jednocześnie i ostatecznie temu, że jakikolwiek inny mężczyzna miał wpłynąć na jej rozstanie z panem Matczakiem. Natomiast z tego związku oczywiście jest ukochany syn pani Jolanty, do którego, jak już wam powiedziałam, podeszła zupełnie inaczej, jeśli chodzi o wychowanie, niż ona sama była wychowywana w domu. Ponieważ tak jak wam powiedziała, ona uważała, że była traktowana niesprawiedliwie i miała potrzebę buntu, ale nie odważyła się nigdy rodzicom zbuntować. Dlatego Mateuszowi chcę dać wszystko, czego mi brakowało, choć już nie całuję ekranu telewizora jak wtedy, kiedy był mały, to wciąż kilka razy dziennie mówimy sobie kocham cię, przyznała wówczas.
I dodała, że z synem łączy ją niesamowita więź, a jest to też spowodowane tym, że po prostu została młodą mamą. To jest ten przywilej zostania mamą w bardzo młodym wieku, kiedy te relacje są zupełnie inne i człowiek trochę kieruje się intuicją, mniej zdaje sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest macierzyństwo. Po prostu mam dziecko i muszę się nim zająć. Jedziemy do przodu, mówiła pani Jolanta. Mateusz jest już dorosłym mężczyzną, nieco starszym ode mnie, ale oprócz tego, że oczywiście pani Jolanta jest z niego niesamowicie dumna, to nadal jest jej najwierniejszym przyjacielem. Myślę, że jak ma się całkiem dorosłego syna, który ciągle przysyła SMS-y, pisząc o tym, że jak gdzieś wyjeżdżam, to bardzo za mną tęskni, że bardzo kocha, to chyba nie jestem i nie byłam złą mamą, mówiła w Dzień Dobry TVN. No chyba nie. I przez dłuższy czas pani Jolanta nie decydowała się na formalny związek. Pytana o to, dlaczego nie decyduje się na ponowne zamążpójście, odpowiadała wtedy. Przyznawała, że nie poznała po prostu kogoś, z kim chciałaby się zdecydować na poważną decyzję. Byłam bardzo zakochana i wydawało mi się, że tak będzie zawsze, ale w życiu wszystko ma swoją cenę. Każdą trudną sytuację można partnerowi wytłumaczyć, usprawiedliwić się, ale też każdy ruch albo jego brak kosztuje. Jestem potwornie emocjonalna i to dobry moment, by powiedzieć, że jestem chyba naiwna, ale chyba w kwestiach sercowych. Wierzę w szczerość takiego jak eksplozja uczuć, mówiła pani Jolanta. A pytana przez Vivę, jacy mężczyźni nie mają u niej szans, odpowiadała zdecydowanie. Życiowi nieudacznicy, malkontenci i pracoholicy. A od mężczyzn oczekuje bezpieczeństwa, spokoju i dowartościowania oraz czułości. Ale potem udało jej się znaleźć miłosny happy end w postaci Leszka Czarneckiego, z którym wzięła ślub w 2008 roku. Pan Leszek jest jednym z najbogatszych Polaków. Ślub wzięli we Francji, a potem wrócili do Polski, gdzie urządzili wesele na 60 osób. Pani Jolanta od 2006 roku pracuje w TVN-ie. Prowadziła Dzień Dobry TVN, Miasto Kobiet, a także wywiadowe odcinki, które polegały na rozmowach z gwiazdami, nie zawsze o łatwych tematach. Prowadzi Fakty po południu w TVN24 od lipca 2022 roku. Na co dzień mieszka na południu Francji. Za to jej były mąż po rozwodzie ożenił się z Agnieszką Suwaj, z którą ma dwoje dzieci, Magdę i Mikołaja, więc jak widać nie ma tego złego, obojgu udało się ułożyć sobie życie. Jestem ciekawa, czy pamiętaliście, jak gazety się rozpisywały o pierwszym małżeństwie pani Jolanty, czy być może w ogóle ta informacja wam umknęła. Mam nadzieję, że dzisiaj wam co nieco na ten temat opowiedziałam i przybliżyłam też osobę pani Jolanty, którą serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że jak i ja należycie do grona fanów, więc jak zawsze zachęcam was do komentowania. Pamiętajcie, że jeżeli macie ochotę, bym opisała wam jakąś relację między gwiazdami, ich dziećmi, byłymi partnerami obecnymi, o wspaniałych miłościach, o burzliwych rozstaniach i tak dalej, to jestem do waszych usług oczywiście i czekam na wasze propozycje. I pamiętajcie także o innych cyklach, Historie wielkich postaci, najbardziej flagowa moja seria, Konstelacje, tak jak dziś, ale także opowiadam wam o serialach, zespołach, muzykach. Jeden z nowych cykli to Co u nich słychać, bardziej aktualne sprawy, a także Ostatnie chwile gwiazd. Więc pamiętajcie, że naprawdę mamy pełen wachlarz do wyboru i jeżeli tylko będziecie proponować ciekawe rzeczy, to ja się nie zawaham zrobić takie odcinki. A tymczasem nie przedłużam już. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa!